Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Tymi słowami przed ponad 2000 lat anioł ogłosił pasterzom dobrą nowinę o narodzinach naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tę cichą i świętą noc gromadzimy się na mszy świętej pasterskiej. Chcemy być świadkami tego wydarzenia, które stało się 2000 lat temu i które także staje się na naszych oczach podczas tej liturgii. Msza święta koncelebrowana, modlimy się w intencji wszystkich parafian i wszystkich obecnych na mszy świętej pasterskiej. Wygodnie uczestniczyć we mszy świętej, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. I drążek na jego ramieniu, pręd jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitu. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Nocno nad swoim stanem. Naraz stanął przy nich anioł pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w kieliszki, leżące w żołobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Spieszmy się, spieszmy, On na nas woła. On na to przyszedł, ażeby nas zbawić. Otoczmy żłóbek Jego dokoła, by ręką swą nas pobłogosławił. Te słowa kolędy wyrażają istotę dzisiejszego świętowania. Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, ale przyszedł po to, byśmy mieli nie tylko zbawienie, ale także radość w sercu. Przyszedł po to, by pobudzić naszą radość, by uśpić nasze czasem pogmatwane sprawy. Byśmy potrafili prawdziwie się cieszyć. Czy potrafimy się dzisiaj jeszcze cieszyć? Może w ten wieczór tej radości było dużo, bo przecież był opłatek, piękne życzenia, były czułe słowa, była atmosfera, może gdzieś tam było słychać kolędy, może śpiewaliśmy je. To coś wyjątkowego, ale kiedy ten wieczór wigilijny się skończy, czy naprawdę potrafimy się radować? Czy nasze serca są przepełnione prawdziwą radością? Czy potrafimy naszym bliskim wypowiedzieć ciepłe, życzliwe słowo? Czy na co dzień tylko odzywamy się do siebie i warkniemy jeden na drugiego? Czy potrafimy na co dzień nie z zazdrością patrzeć na naszych sąsiadów, ale z miłością i życzliwością? Bo przecież to właśnie prawdziwa radość. Jeżeli jest radość Boża w sercu, to taka jest nasza postawa. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby z tej świętej bożonarodzeniowej nocy czerpali siły do znoszenia wszelkich cierpień ze względu na Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, także te na emigracji, aby na wzór świętej rodziny były przeniknięte światłem płynącym z betlejemskiej stajenki. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki łasce wcielonego Syna Bożego mogli narodzić się do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za nasze rodziny i przyjaciół, abyśmy przez modlitwę i braterską miłość przygotowali w naszych sercach miejsce dla Dzieciątka Jezus. Ciebie prosimy. Najlepszy Ojcze, w tę niezwykłą noc ukazała się światu Twoja łaska, niosąca wszystkim ludziom zbawienie. Uwielbiamy Cię za ten wielki cud narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, 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 Jezu,
się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Yeah.
życzeń. Życzmy sobie, byśmy na co dzień żyli w świetle Bożej łaski, by Boże światło oświecało drogi naszego życia, byśmy zawsze za tym światłem zdążali. Jak pasterze, którzy usłyszeli od aniołów, że narodził się im Zbawiciel, tak my zawsze miejmy to w naszych uszach i w naszych sercach, byśmy zawsze byli blisko Jezusa Chrystusa, bo On przyszedł, aby nas zbawić. Życzę, by Boży pokój, Boża radość zagościły w waszych rodzinach, nie tylko w dzisiejszy wieczór, jutrzejszy, drugi dzień świąt, ale także przez każdy dzień, byście zawsze czuli Boga obecnego z wami i obok was. Zapraszam jutro msze święte o godzinie 8, 10, 12, drugi dzień świąt o 8, 10, 14, 30. Zanieście te życzenia także tym, którzy są chorzy, może w domu nie mogą przyjść tutaj do kościoła, im też przekażcie nasze życzenia. Przy okazji dziękuję także wszystkim tym, którzy pomagają nam przeżywać tę uroczystość Bożego Narodzenia. Zazwyczaj są to ci sami, którzy pomagają udekorować kościół, ale także dziękuję służbie liturgicznej, panu organiście, księdzu Kazimierzowi, który ze mną koncelebrował tę mszę świętą. Dziękuję za taką obecność i pomoc, bo przecież sam nie potrafię wszystkiego zrobić. Także zespołowi charytatywnemu, Radzie Parafialnej, tym wszystkim, którzy angażują się w życie takie naprawdę naszej parafii. Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam dobrze przeżyć dalszą część świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Czy mam to wziąć?
czym mam to wziąć? No, nie mam idei. Продолжение следует...